Oto składy obu drużyn. Goście gry. Państwo, tam zespołu gości Niepołomickiej Puszczy, debiutanta absolutnego, drugoligowych rozgrywek. Ten mecz ma niezwykłe znaczenie, a to dlatego, że goście mają zbyt skromny dorobek, by zarząd klubu był zajmowany z poczynaniem trenera Tadeusza Piotrowskiego. Nieoficjalnie mówi się, że ten mecz może w znacznej mierze zadecydować o jego przyszłości. Rozpoczęli goście, którzy już w pierwszej akcji zarejestrowali się z Tadeusza Piotrowskiego. Maciej Witek rzuca w pole karne, jest tam! Daniel Radamiec, który przytomnie odnajduje piłkę na wysokości kola do obrońców i efektownie dokładnie takuje ją do siatki. A już w 8 minucie meczu z Radomia Adamusa obejmują. Gracias.
Wilar zmusił do ucieczki na prawą stronę Rafała Kmata, przez co ten nie zdołał złożyć się do strzału.